Gazetka nosiła nazwę Głos Śląsko-Dąbrowski. Dlaczego taką? W pierwszym zamyśle miał być to tygodnik Śląsko-Dąbrowski, ale nastąpiły trudności. Mianowicie w ciągu 2 tygodni nie byliśmy w stanie przygotować gazetki. Więc musiałem mieć cykl miesięczny. A cykl miesięczny nie pasował do tytułu tygodnik. Wobec tego zmieniliśmy to na Głos Śląsko-Dąbrowski. Zamiarem tej gazetki był i jej nazwy była również próba integracji środowisk Śląska i Zagłębia, no bo Głos Śląsko-Dąbrowski obejmował swoim zasięgiem i Śląsk, i Zagłębie, które nie zawsze ze sobą dobrze współdziałało. Poza tym postanowiliśmy, że gazetka będzie drukowana offsetem, na offsecie, czyli profesjonalnie, bo miało to być jakby działanie ku pokrzepieniu serc, że podziemie śląskie ma takie techniczne możliwości. I rzeczywiście kilka numerów wydane zostały. Do tego doszła grupa tarnogórska wkrótce, która zajęła się kolportażem. Tą grupą dowodził, zarządzał Czesław Silczak, nauczyciel, który miał dobrze zorganizowaną siatkę konspiracyjną w oświacie tarnogórskim. Również wkrótce do redakcji przystąpiła pani Maria Czesak. I to na początku było tyle. Potem udało nam się nawiązać kontakt z Regionalnym Komitetem Wykonawczym na Śląsku. Łącznikiem między tym komitetem a nami był Robert Wiśniewski, adiunkt Instytutu Chemii, który mieszkał i mieszka nadal w Zabrzu Mikulczycach. I dzięki niemu mogliśmy już szerzej po prostu wejść z kolportażem i wydawać następne pisemka. Był problem. W kwietniu pojawił się problem druku. Mianowicie okazało się, że w Warszawie już drukować nie można. I otrzymałem informację, że jest gotowość pewnej placówki w Łodzi, gdzie można wydrukować nasz biuletyn, który już był znany w regionie i co więcej uznawany jako poważny. Niestety to okazało się właściwie zdradliwe, zwłaszcza dla mnie. Kiedy wysłaliśmy z makietą do Łodzi naszą łączniczkę, panią Annę Walisko, ona oddała ten, tam gdzie trzeba, to wszystko, wykorzystując określone hasła, ale miała podejrzenia i słuszne. Więc kiedy głos został wieziony z powrotem, a chcieliśmy go koniecznie przed 1 maja, bo 1 maja, jak wiadomo, było bardzo hucznie obchodzone przez władze PRL-owskie. I chcieliśmy te gazetki rozkolportować przed 1 maja. Ponieważ dworzec katowicki był mocno zawsze obsadzony, postanowiliśmy, że nakład tego głosu przewieziemy do Częstochowy i z Częstochowy PKS-em na następny dzień przewieziemy do Tarnowskich Gór i z Tarnowskich Gór do Bytomia. I rzeczywiście taki zamysł był realizowany. Niestety był gdzieś przeciek. Do tej pory nie mogę tego wyjaśnić przez Instytut Pamięci Narodowej. W Częstochowie bardzo silne siatki milicji, liczne siatki milicji były na dworcu. Jakby wiedziały, że będzie kolportowany, czy że będzie przewożony jakiś nakład pisma.
I kiedy ci kolporterzy, którzy tam pojechali, przekazali mi osobiście torby, jeszcze ze mną był z Gliwic pan Jerzy Gardynik, który też w tym uczestniczył. Myśmy wyszli z dworca, mimo że tam było bardzo wiele milicji, i pojechaliśmy tramwajem do Pętli w Częstochowie, tam gdzie chciałem to u swojej rodziny, bo moi rodzice mieszkali w tym czasie w Częstochowie. Chcieliśmy tam to zadeponować do następnego dnia. Niestety po drodze na Pętli nas aresztowano. Okazało się, że akcja Służby Bezpieczeństwa i Milicji była z góry przygotowana. No i stamtąd przewieziono nas od razu do Służby Bezpieczeństwa w Częstochowie, gdzie otrzymali od razu instrukcję, że nie przesłuchiwać, przewozić do Katowic. I takim sposobem znaleźliśmy się ja i pan Gardynik na Lompy. I tam zostaliśmy zatrzymani. Oczywiście przesłuchanie, w następnym dniu przesłuchanie przez prokuratora. Z przesłuchania nic nie wynikało, bo oczywiście odmawialiśmy odpowiedzi. Myślę, że to było tuż przed przyjazdem Ojca Świętego. I oni dosyć oględnie starali się traktować ludzi zatrzymanych. Przekonani byli, że jestem zwykłym kolporterem, który nic nie wie, albo niewiele wie. Po prostu dano mu do przewiezienia torbę nakładu wydawnictwa i tylko tyle. Wobec tego zwolniono mnie po 48 godzinach. Zresztą pana Gardynika też zwolniono. I ponieważ to była wpadka taka już ewidentna, postanowiłem wówczas wyłączyć się z czynnej działalności w Głosie Śląsko-Dąbrowskim. Niemniej starałem się dorywczo, z doskoku, że tak powiem, współpracować wtedy, kiedy trzeba było przekazywać jakieś środki materialne czy informacje.